Jako członek Stowarzyszenia Polscy Genealodzy po raz pierwszy mam okazję coś Państwu zaprezentować tak od siebie, co jest związane z moimi zainteresowaniami, także naukowymi, gdyż jestem doktorantką na Uniwersytecie Opolskim. Ale genealogia to jest to, co interesuje mnie jeszcze bardziej, bo tak jak my tu wszyscy, to jest pasja. I dlatego na potrzeby dzisiejszego naszego spotkania, naszej konferencji przygotowałam temat dotyczący jednego z moich ukochanych genealogicznych źródeł. Deklaracji podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. I pokażę tę deklarację jako źródło do badań i genealogicznych, i historycznych ogólnie. Być może Państwa trochę dziwi, niektórzy z Państwa pewnie się spotkali z tym dokumentem. Ja go odkryłam też kilka lat temu, ale no nie umiem się od niego oderwać, on mnie pochłonął. Jak siadam, to szukam, szperam, oglądam i nie umiem się jego wartości nadziwić. Też przed tym spotkaniem nawiązałam kontakt z ośrodkiem Karta, ale o tym zaraz powiem, bo być może będzie to pewnego rodzaju oferta ze strony ośrodka Karta dla Państwa, żeby też w dalsze życie, w drugie życie tej oto deklaracji, tego dokumentu także się zaangażować i jeszcze coś zrobić. Kilka słów o czasach, której deklaracja dotyczy i o w ogóle jej powstaniu. Szanowni Państwo, Polska odzyskuje niepodległość w 1918 roku i oczywiście niepisana, ale znana powszechnie zasługa naszych polskich odwieszczów, działaczy, żołnierzy, legionistów plus wielkich, wybitnych polityków, począwszy od i dowódców, począwszy od Józefa Piłsudskiego, przez Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego. No tu nie będę Państwu mówić, wszyscy wiemy, komu tę niepodległość zawdzięczamy. Także o tym się mówi, zawdzięczamy ją Amerykanom, przede wszystkim prezydentowi Thomasowi Woodrow Wilsonowi, którego no docenili Polacy bardzo. To on właśnie 14 stycznia 1918 roku no nadał bieg w sprawie polskiej. To bieg taki mocno międzynarodowy, gdyż w swoim orędziu do kongresu, kiedy przedstawiał plany pokoju dla Polski, powiedział, że no musi powstać Polska. Dla pokoju w Europie jest to niezbędne. Będzie to Polska z dostępem do morza. To jest ten słynny 13 punkt prezydenta Wilsona. Inspirowany był w dużej mierze swoją przyjaźnią, znajomością i podziwem dla Ignacego Paderewskiego, więc o tym też trzeba pamiętać, ale być może sprawa polska byłaby o wiele trudniejsza w tych rozwiązaniach 18 roku, gdyby właśnie nie taki apel czy wymóg, który postawił przed zwycięskimi mocarstwami właśnie prezydent Wilson. I rzeczywiście Polska również i dzięki niemu tę niepodległość odzyskała w tym takim znaczeniu politycznym, terytorialnym, choć wiadomo, że kształtowanie się granic to był proces. Ale jeśli chodzi o odbudowę państwa polskiego w tkance społecznej, w tkance demograficznej, ludnościowej, w dużej mierze zawdzięczamy też to innemu Amerykaninowi, o którym się już mniej mówi, aczkolwiek z radością stwierdzam, że w tych ostatnich latach, zwłaszcza po stuleciu niepodległości, coraz bardziej, to był Herbert Hoover. Herbert Hoover w 1917 roku pełnił funkcję dyrektora administracji żywności Stanów Zjednoczonych. To była taka agenda rządu amerykańskiego, która miała na celu zapewnienie żywności pierw dla wojsk amerykańskich i wojsk w ogóle antanty w Europie. A później, po kapitulacji Niemiec w 1918 roku, prezydent Wilson i właśnie Herbert Hoover podjęli decyzję, że trzeba tę pomoc kontynuować i rozszerzyć na także nowo powstałe kraje Europy Środkowej i Europy Wschodniej. A dlaczego? Bo Polska, która powstała w 18 roku i o tym się bardzo często mówi wśród ferworze radości, w takiej atmosferze podniosłości,
wartości i o tym źródła mówią. Ta Polska, którą się tak wszyscy cieszyli, trzeba tu mówić, że to było państwo bardzo biedne. Tak? To było państwo bardzo biedne, bardzo słabe, z głodującymi dziećmi, ze zniszczoną od razu na dzień dobry gospodarką, więc tak naprawdę głód, epidemie, to był chleb powszedni właśnie tego niepodległego państwa polskiego. No i rzeczywiście trzeba było pierw, no, Herbert Hoover i prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson podjęli decyzję, że także i Polsce trzeba pomóc. W 1918 roku w grudniu wysłano do Polski taką specjalną misję żywnościową amerykańską. Właśnie ona miała określić, w jaki sposób, jakie są potrzeby żywnościowe, finansowe, gospodarcze Polski, a także zorganizować później dystrybucję tej żywności, tej pomocy. I w lutym 19 roku powstała amerykańska administracja pomocy, tak to się nazywała. I to była taka rządowa organizacja właśnie pod przewodnictwem Herberta Hoovera, która nadzorowała cały program tej pomocy amerykańskiej. O, i teraz chyba muszę tu... Slajd kolejny. Pomiędzy lutym a sierpniem, czyli w zasadzie w pierwszym półroczu 1919 roku, Polska od tej amerykańskiej administracji pomocy uzyskała około 250 tysięcy ton żywności, głównie mąki. 6 tysięcy ton odzieży o wartości 63 milionów dolarów, z czego około 52 miliony to polski rząd dostał w ramach kredytu, więc to była duża pomoc, ale część z tej pomocy trzeba było materialną też później spłacić. Obok amerykańskiej administracji pomocy w tą pomoc dla państwa polskiego zaangażowało się znacznie więcej różnych organizacji pomocowych. I oprócz żywności i odzieży Amerykanie dostarczali do Polski tabor kolejowy, sprzęt techniczny, także na użytek wojska, materiały sanitarne. Dodatkowo na polecenie samego Hoovera przyjechała do Polski specjalna misja medyczna, która miała walczyć z epidemią tyfusu, gdyż no, jesteśmy w czasach jeszcze epidemicznych. Wyobraźmy sobie taką epidemię, jaką my mamy dzisiaj na przełomie XIX-XX roku. Tak? Ten tyfus dziesiątkował polską wieś, polskie dzieci niedożywione, biedne, więc Amerykanie wysłali też swoich specjalistów właśnie z pomocą sanitarną. Utworzyli taką specjalną Amerykanie organizację dystrybuującą żywność właśnie wśród dzieci i ona się od sierpnia 20 roku nazywała Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom. I cała ta administracja, przepraszam, pomoc amerykańska w ramach amerykańskiej administracji pomocy zakończyła swoją działalność w Polsce w czerwcu 22 roku. Czyli pomiędzy 19 rokiem a 22 ta fala pomocowa była przeogromna. Ta pomoc materialna to około, sama finansowa, około 30 milionów dolarów. A z całości sumując na dane, na jakie trafiłam, to jest ostatecznie oszacowano ją na 178 milionów dolarów. Część właśnie w spłatę złożono na 62 lata. Wiemy, że losy państwa polskiego troszkę inaczej się potoczyły i tego już nie spłaciliśmy. Tu jest na przykład właśnie slajd, zdjęcie pokazujące, jak rozdawano chociażby mąkę, tak, w polskiej wsi. No, pomoc była przeogromna i zapobiegła rzeczywiście katastrofie humanitarnej. To jest pewne, jaka właśnie groziła Polsce katastrofie głodu, katastrofie epidemii. Dlatego bardzo szybko w społeczeństwie polskim, i to nie tylko wśród klas elit, tak, klas rządzącej czy elity intelektualnej, ale także w społeczeństwie polskim, narodził się taki pomysł, taka idea okazywania Amerykanom wdzięczności na różne sposoby. I teraz tak, sam Herbert Hoover, który w tamtym czasie był naprawdę wielkim takim bohaterem w Polsce, przybył do Polski w 19 roku i był witany jak mąż opatrznościowy. Przybycie Herberta Hoovera porównuje się chociażby z przybyciem pod koniec 18 roku Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania, później do Polski. W ten sposób, nie wiem, może marszałka Fosza witano jako spośród obcokrajowców wówczas, tak jak właśnie Herberta Hoovera. Sam Hoover i Wilson byli
honorowani na różne sposoby. Podam kilka przykładów. Obaj otrzymali doktoraty honoris causa z dziedziny prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Hoover dodatkowo dostał doktorat honoris causa z dziedziny medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim i z prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Rada Miejska Lwowa w 19 roku i Warszawy w 21 przyznały Hooverowi honorowe obywatelstwo właśnie z tych miast. W marcu 22 roku Sejm nadał mu honorowe obywatelstwo polskie. Prezydent Wilson otrzymał Order Orła Białego. No a przypadające na 4 lipca amerykańskie Święto Niepodległości, no to traktowane było niemal tak uroczyście jak chociażby Święta Polskie. No w tym czasie najhuczniej obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. No i jednym z elementów tego okazywania tej wdzięczności i zacieśnienia relacji ze Stanami Zjednoczonymi w tym czasie były przypadające na 26 rok obchody 150. rocznicy uchwalenia amerykańskiej deklaracji niepodległości. I właśnie z tej okazji został przygotowany dokument, który znamy pod nazwą Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Jubileusz ten przypadał no właśnie na 4 lipca 1926 roku i obchodzony był w momencie takim dość trudnym dla państwa polskiego, no bo to jest zaledwie niecałe 2 miesiące po zamachu majowym, po wojnie domowej, która się na ulicach Warszawy toczyła, po przejęciu władzy na drodze zamachu przez Józefa Piłsudskiego w momencie dymisji prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, no w takiej dużej zawierusze, jaka się toczyła w Warszawie, no ale echem odbiła się w całej Polsce, no i doprowadziło to do zmiany także i ustrojowej w państwie polskim. Zwłaszcza, że przygotowywano właśnie tę deklarację również w tych miesiącach wcześniejszych, chociażby w tym burzliwym maju. Ale jednak w obchody się bardzo hucznie zaangażowano. I czym była ta deklaracja? Społeczeństwo polskie właśnie pomiędzy kwietniem a lipcem 1926 roku oddało swój hołd, składając podpisy pod takim zbiorowym dokumentem właśnie, jakim była deklaracja, która została następnie przewieziona do Stanów Zjednoczonych i tam właśnie przez polską delegację złożona na ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ramach tej akcji zebrano 5,5 miliona podpisów. I zsumowano je, zebrano je w 111 ksiąg, a te podpisy złożono na ponad 30 tysiącach kart. Dlatego deklarację nazywamy bardzo często obrazem społeczeństwa II Rzeczpospolitej. Swój podpis na tym dokumencie złożyło 5,5 miliona Polaków, co stanowiło w tamtym czasie około 20% ludności państwa, obywateli państwa polskiego. Dlatego ten dokument jest tak fascynujący, bo jestem przekonana, że każdy z państwa, niezależnie gdzie szukamy swoich korzeni, znalazłby tam podpis swoich przodków bądź krewnych. Ja sama znalazłam zaraz kilka przykładów, kilka pokażę. Ta deklaracja jest obecnie, kilka informacji o jej losie, przechowywana w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie i w latach, i sobie tam leżała, w latach 90. zaczęto ją digitalizować. A następnie ten proces digitalizacji podjęli no właśnie pracujący tam Polacy. No i ona jest obecna do dzisiaj na stronie internetowej Biblioteki Kongresu. Ale Polonia amerykańska stwierdziła, że dostęp do Biblioteki Kongresu, albo nawet takie no, szukanie pewnych informacji na stronach na amerykańskich serwisach, no niekoniecznie jest bezpłatne i no jest skomplikowane, jakby nie było. Dlatego też ośrodek Karta, funkcjonujący w Polsce, podjął inicjatywę opracowywania właśnie tej deklaracji. No i rzeczywiście od kilku lat ma miejsce akcja udostępniania deklaracji, odczytywania podpisów. Ona już jest cała dostępna na właśnie stronie Polska 1926, ale to zaraz stronę omówię i powiem.
Słucham? Tak. Czyli Towarzystwa Genealogiczne, ale chyba nie w pełnej formie, nie? Nie całą, tak. Teraz obecnie właśnie przez ośrodek Karta jest ona rozszerzona. No i co, szanowni państwo, jeszcze jak sama deklaracja wyglądała. Pierwszy tom deklaracji no to podpis osób z czołowych funkcji w państwie, czołowych postaci państwa polskiego, gratka dla kolekcjonerów i znawców i miłośników autografów. To są chociażby prezydent Rzeczpospolitej, już Ignacy Mościcki, czyli podpisujący się no, już po objęciu władzy, ale wówczas jeszcze świeży prezydent, czy chociażby kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup warszawski, czy Rada Ministrów. No i właśnie na tej karcie z podpisami Rady Ministrów mamy premiera, premierem wówczas był Kazimierz Bartel, a tu się pojawia podpis Józefa Piłsudskiego. Muszę przyznać, że nie korzystając z przeglądarki, chciałam sama znaleźć Piłsudskiego, było to dość trudne. Gdzieś szukałam, po generalny inspektorat, ale Józef Piłsudski się jako członek Rady Ministrów podpisał. On wtedy objął tekę, nie chcę kłamać, ministra spraw wojskowych, tak. Dobrze. Ale też na tych pierwszych tomach wpisywały się różnego rodzaju rządowe agencje, instytucje. Te karty były bardzo pięknie zdobione. Podam przykład, to jest na przykład Centralna Dyrekcja Poczt i Telegrafów no, z przepiękną grafiką. Karta, która mnie z kolei, nie wiem czy rozczarowała, czy sprowokowała mój uśmiech, ale słuchaj, szanowni państwo, to jest Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego. Nie wiem co o tym myśleć. Grafiki brakuje, ale podpisy mówią samo za siebie, są zamaszyste, są, że tak powiem, takie bardzo pod różnym kątem, jak No myślę, że tak, że atmosfera w Dyrekcji Państwowego Monopolu... Nie, że atmosfera tam w tej dyrekcji musiała być taka przyjazna. Ale wszyscy się w tej ramie, szanowni państwo, zmieścili. Nikogo poza ramę nie wyrzucili. Na grafikę po prostu może brakło miejsca. Oprócz tego w deklaracji pojawiały się podpisy władz województw i karty rozpoczynające dział danego województwa były opracowywane no, przez czołowych polskich artystów tamtego czasu. Wymienię tylko Zofię Stryjeńską, która w tym tu mamy przygotowała kartę, grafikę na karcie województwa krakowskiego. Mamy Władysława Skoczylasa, Ferdynanda Ruszczyca, Stanisława Czajkowskiego, Władysław Jarocki, Ludomir Śledziński. Tu mamy przepiękną grafikę, chyba nie wiem, jedna z moich najbardziej podobające mi się województwa nowogródzkiego autorstwa Zygmunta Badowskiego. Karta województwa stanisławowskiego Władysława Jarockiego, czy województwa śląskiego Gustawa Pilatkiego. No przepiękne grafiki, dzieła sztuki same w sobie i jest ich tam w tych pierwszych tomach, ale nie tylko, tak? Bardzo dużo. Jeśli się wpisywały tam na przykład szkoły średnie, no to już też te grafiki przygotowywali uczniowie, rysunki na miarę możliwości, ale naprawdę niektóre to są dzieła sztuki. Tomy od, więc tak, pierwszy tom to już powiedziałam, to są podpisy członków rządu. Tom drugi to podpisy władz lokalnych i to nie tylko wojewódzkich, ale też władz powiatowych. To też świetnie pokazać można na tych kartach. No, podział administracyjny i funkcjonowanie władz lokalnych w Polsce, chociażby karty danych powiatów, gdzie można zobaczyć, kogo uznawano za ważnego w danym powiecie. Oczywiście pojawia się starosta, ale pojawia się również dyrektor gimnazjum, dyrektor szkół powszechnych, dyrektor poczty, prawda, czasami ktoś, kto stał na czele, jeśli stacjonował tam jakiś lokalny pułk, czyli elitę na przykład powiatową.
Bardzo, bardzo też to jest ciekawe, kto tą elitę powiatową tworzył. Tomy od 3 do 5 to są podpisy pracowników i studentów polskich uczelni wyższych, tak? Czyli osobne 3 tomy to są uczelnie wyższe. Tomy od 7 do 13 to są uczniowie szkół średnich, czyli no, wówczas jesteśmy jeszcze przed reformą Jędrzejewicza, czyli gimnazja i kolegia nauczycielskie. No a tomy od 14 do 110 to uczniowie szkół podstawowych, a ostatni tom to jest taki opis całości, takie podsumowanie. No jeśli chodzi o moich przodków, o moich krewnych, no to szukać musiałam w tomach pomiędzy 14 a 110, ale pomogła mi oczywiście tutaj wyszukiwarka. I teraz na przykładzie pokażę Państwu, jaki potencjał w sobie karta deklaracja ma. Dla genealoga, przepraszam. Przejdźmy, poszukamy wpisów lokalnie, tak? Jesteśmy w przedwojennym województwie lwowskim, w powiecie sokalskim, już na pograniczu z województwem tarnopolskim. W powiecie sokalskim znajduje się gmina Parchacz i w tej gminie Parchacz pojawia się nieobecny nawet na mapie przedwojennej z 1939 roku. Wieś Zawonie, ona dopiero w 1931 roku została wydzielona jako odrębna jednostka administracyjna. Dawniej była kolonią wsi Sielec, która zresztą też się tu nie pojawia. Dzisiaj Zawonia na mapie Ukrainy nie ma. Została wieś spacyfikowana w 1944 roku, zrównana z ziemią. Wsi nie ma, tak? Ale była to wieś, która być może pełniła funkcję takiego dawnego zaścianka, gdyż mieszkali w ukraińskim morzu. Była to wieś, gdzie mieszkali tylko i wyłącznie Polacy, tak? Na Ukrainie takie wsie zdarzały się, ale było ich mało. W środku lasu mała kolonia, zamieszkana tylko i wyłącznie przez Polaków. Większość była ze sobą spokrewniona. Szacuję, że około 70, tak też pochodzący i zajmujący się tą wsią mówią, że około 70-80% ludności nosiło to samo nazwisko Kisielewicz, które jest moim panieńskim. I zaraz też pokażę, w jaki sposób można to udowodnić bądź obalić. No i to jest to Zawonie. To Zawonie, mówi się, zamieszkiwało gdzieś około 200 osób w różnym okresie. Dzisiaj po nim nie ma dosłownie śladu, ale wtedy, w latach 20. funkcjonowała tam jednoklasowa szkoła powszechna, gdzie po prostu wszystkie dzieci chodziły. Fotografie się zachowały, ludzie, to taka bardzo żyjąca blisko siebie społeczność, tak, między sobą się żenili, razem współpracowali, nawet sklep, który prowadzili, mieli spółdzielczy, no bo nikomu się nie opłaciło prowadzić interesu samodzielnie, wobec tego ta ludność miała spółdzielnie i prowadziła wspólny sklep, żeby nie brakowało im towarów, ale też wieś zadbała o to, żeby ta szkoła była, co więcej, nauczycielką w tej szkole no, zawsze była mieszkanka tej wsi, czyli po prostu wysyłano taką jakąś zdolną dziewczynę do seminarium nauczycielskiego. W 26 roku była to Amalia Kisielewicz, później będzie Stefania Kisielewicz. No, generalnie zawsze gdzieś spośród siebie nauczycielkę znaleźli. I teraz wracam do serwisu. Ja tu przygotowałam screeny, tak, serwisu internetowego. Mam również włączony internet, ale na potrzeby relacji i tego, żeby nam tu nic nie zaszwankowało, pokażę, jak wyszukiwać w wyszukiwarce właśnie ośrodka karty. Ośrodek Karta stworzył serwis, portal internetowy, nazywa się Polska 1926 i nawet jak w wyszukiwarce tylko ten zbitek Polska 1926 Państwo wpiszecie, od razu przekierowuje. To jest taka strona główna, gdzie możemy sobie szukać tych naszych wsi, naszych podpisów, naszych krewnych według różnych kategorii. Według listy podpisów, ale tutaj no, odczytane są wiadomo, prezydent, kardynał czy premier, tak? A Jaś Kowalski z małej wsi raczej nie. Według postaci, i to jest też bardzo szeroka akcja na rzecz właśnie teraz ośrodka Karta, na rzecz budowania biografii podpisanych osób w tych księgach. List miejscowości, list tomów, lista stron, można szukać po mapie i tutaj jest narzędzie, to mapa Google po
prostu. No i informacje dodatkowe, chociażby taki wstęp historyczny. Dlatego też na potrzeby tego dzisiejszego wystąpienia też korzystałam również z niego. I tak wygląda wyszukiwarka znowu według tomu, stron, podpisów osób, ja według miejscowości. Wyszukiwarka jest super przejrzysta. Możemy wyszukać tylko województwo z 26 roku, powiat z 26 roku, ale także według współczesnego podziału administracyjnego. Jeśli nie wiemy, czy ta wieś to był powiat kielecki, czy powiat sandomierski, albo czy gdzieś na pograniczu opatowskiego i nie wiem, jaki tam obok powiat był, ale to możemy szukać też współcześnie. No i przede wszystkim samą miejscowość wpisuję Zawonie. Na szczęście w drugiej RP była tylko jedna taka miejscowość. No i właśnie pokazuje mi się wynik wyszukiwania. Tu jest aż jeden rekord i ta szkoła to rzeczywiście tyle dzieci, tak była mała. I na takiej pięknej karcie, i to jest najczęściej powtarzająca się karta, mamy informacje dotyczące szkoły, gdzie się znajdowała, tu jest napisane szkoła jednoklasowa w Zawoniu, miejscowość Zawonie, powiat Sokal, opiekun szkoły z ramienia właśnie powiatu i to jest Jakub Kisielewicz, on pod sobą miał po prostu kilka innych szkół, kierownik szkoły, to jest ta Amelia Kisielewiczówna, czyli panna, no i inspektor Józef Decker i to jest inspektor powiatowy z powiatu sokalskiego, więc on we wszystkich szkołach akurat powiatu sokalskiego mi się pojawia i mamy listę dzieci. To, co jest najpiękniejsze w tej karcie, mi jako nauczycielce, jako matce się podoba, to jest to, że w większości podpisywały się dzieci. Czyli po prostu pani nauczycielka dostała gdzieś może z powiatu czy od inspektora taką kartę i powiedziała, drogie dzieci, mamy wielkie święto, Ameryka nam tak pomogła, my chcemy im oddać od. To jest taka karta, chciałabym, żebyście się wszyscy tutaj podpisali. No obowiązek szkolny zaczynał się mniej więcej tak jak teraz, od 7 roku życia. Przed reformą to były jeszcze, ten obowiązek był 4-letni. Czasem były 7-klasowe szkoły, tu mamy, w Zawoniu funkcjonowała szkoła jednoklasowa, czyli dzieci w jednej klasie, ale 4 lata się uczyły. No i zwróćcie uwagę Państwo, to są podpisy piękne, kaligraficzne, ale dzieci, tak? Dlaczego, to jest nauczyciel, zdjęcie właśnie szkoły, czy schodów do tej szkoły, a nawet chyba nie do szkoły, tylko do kaplicy, właśnie w Zawoniu. I tak wyglądała klasa bodajże w 30 którymś roku, 30 chyba pierwszy rok to jest to zdjęcie, z nauczycielką, czyli troszeczkę później, a karta jest właśnie z 26 roku i pokazuje, podkreśliłam Tadeusza Kisielewicza, to jest brat mojego dziadka, który w momencie podpisywania miał lat 26, urodził się 14, 12, aczkolwiek zrobił mały błąd w nazwisku, bo nie dość, że si napisał z kreską, to obok jeszcze i, Tadeusz Kisielewicz, tak? Mojego dziadka już nie znalazłam tutaj, on swoją edukację już zakończył, ale jego brat jeszcze do tej szkoły chodził. I teraz, szanowni Państwo, na przykład jako genealoga, co mnie tu interesuje? Mogę udowodnić, ilu mieszkańców danej wsi nosiło to samo nazwisko. Czy to jest to, co mówią świadkowie i historycy? Szkoła w tamtym czasie to było jak w soczewce mini społeczność, tak? Szkoła to coś stałego, czyli jeśli ja osiadłem na ziemi i mam dziecko, to dziecko chodzi do tej szkoły. Więc to jest taki mikrokosmos danej lokalnej społeczności. I jak ja popatrzę, Walery Kisielewicz, Dąbrowski, Kisielewicz, 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 Kisielewicz i tak dalej. Jak sobie to policzyłam, wyszło mi chyba ponad 60%, coś koło 70% w tej miejscowości, łącznie z opiekunem szkoły i z nauczycielką. Tak to wygląda w przypadku Zawonia. No i do tego oczywiście jako genealog ten podpis jest dla mnie cenny, bo to jest jedyny podpis tak naprawdę tego krewnego, który umarł gdzieś tam w niewoli w czasie II wojny światowej jako kawaler i tak naprawdę to jest jedyny jego autograf, który ja posiadam, do którego mam dostęp, bo dokumenty gdzieś przepadły, po jego śmierci nie wróciły, no a to był przedwojenny nauczyciel, podoficer wojska
Stanisława Polskiego, więziony w obozach, w żołnierz września, w obozach jenieckich. Bardzo ciekawa postać i tak naprawdę wyjście do budowania biografii tego człowieka mam od tego podpisu, który złożył jako 11-letni czy 12-letni, 12-letni chłopiec. Inny przykład. Niedaleko od Zawonia istniała inna wieś, ale już wieś mieszana, nazywała się Wolica Komarowa. Też w Sokalu, szkoła już troszkę większa, powszechna, dwuklasowa, czyli już mamy dwóch nauczycieli tutaj. I teraz cóż chciałam Państwu pokazać. Opiekunem tej szkoły, nauczycielem był Władysław Kisielewicz, również mój brat, pochodzący z Zawonia, brat mojej prababki. Więc gdzieś te tradycje nauczycielskie krew w krwi mi w genach zostały. Tak. Przepraszam. Przepraszam. Ale tak jakoś się życie złożyło. Ale on był właśnie kierownikiem tej szkoły i tu podpisały się jego dzieci. Tu te wpisy są już dwie karty, czyli znacznie więcej. Podkreśliłam wcześniej na czerwono jego syna Józefa, czyli też jakby nie było mój krewny, tato nauczyciel w szkole i uczące się u niego dziecko. Ja się staram tego błędu nie popełnić i nie zrobię tego moim dzieciom, no ale na wsi ukraińskiej tak to funkcjonowało. Ale na przykład, co tu chciałam pokazać, Szanowni Państwo? Tu jest fragment z używanego przez wszystkich genealogów i na szczęście też dostępnego w internecie słownika geograficznego Królestwa Polskiego i nie tylko. I tam właśnie się pojawia wieś Wolica Komarowa i jest napisany zawsze skład narodowościowy. Tak? W tym przypadku oczywiście to jest jeszcze z końca XIX wieku, ale pojawia się prawie 600 rzymskich katolików, a ponad 800 grekokatolików, plus do tego 50 Żydów. Tak? A jeśli chodzi o narodowość, swoją wskazuje 8, według spisów ludności niemal 900 to Rusini, czyli późniejsi Ukraińcy, Rusini, a niemal 600 osób to Polacy. I cóż się na kartach tej szkoły pokazuje? Wystarczy minimalna znajomość imion czy nazwisk, znajomość języka, tak, i funkcjonowania tego w nazewnictwie i widać dzieci polskie i widać dzieci ukraińskie. W tym przypadku, na tej karcie, w ulicy Komarowej, widzę, że wuj Władysław przypilnował, że wszystkie dzieci podpisały się po łaciną, tak, czyli łacińskim pismem, bo szkoła uznana była za polską. Ja tylko pokazałam, dzieci na niebiesko to są polskie nazwiska, dzieci na zielono ruskie, ale to są te, do których nie miałam wątpliwości. Ktoś bardziej doświadczony ode mnie, a śmiało by te dzieci podzielił, z dużą dozą prawdopodobieństwa i pewnie by jeszcze któreś dziecko wyznania mojżeszowego też tutaj odnalazł. To też jest świetny obraz tego, jak te społeczności kresowe, szczególnie kresowe, były złożone, ale nie tylko kresowe, tak, narodowościowo. I jak te dzieci funkcjonowały, jak te społeczności funkcjonowały w tej wielokulturowości, wielonarodowości. Więc znowu tego typu statystyki można na kartach deklaracji sprawdzać. Inny przykład, Chęciny. To jest powiat kielecki, przed wojną województwo kieleckie, obecnie świętokrzyskie. Oj, nie zaznaczyło mi się, w powiecie kieleckim małe miasteczko i tam była rzeczywiście szkoła powszechna, do której chodziły polskie dzieci z okolicznych wsi. Wprawdzie był już wprowadzony obowiązek szkolny, ale no właśnie, z frekwencją tych dzieci z okolicznych wsi różnie było, plus do tego dzieci z miasteczka, z samych Chęcin do tej szkoły chodziły. To już była szkoła powszechna, już była siedmioklasowa. Do tej szkoły chodziła między innymi moja babcia, ale w 26 roku była jeszcze dzieckiem niemal w kołysce, wobec tego jej tam nie mam. Gdzieś tu bym znalazła jej brata starszego, jej starsze rodzeństwo, ale nie w tym rzecz. Cóż można pokazać na kartach tego małego miasteczka, nawet nie powiatowego, tylko siedziby gminy pod Kielcami. Znowu pobawiłam się w podkreślanie. Klasa czwarta, dzieci społeczności żydowskiej. Te małe miasteczka,
czy to kresowe, czy to dawnej kongresówki, no zamieszkiwane były znowu 70-80% przez ludność żydowską. To jest świat, którego dzisiaj już nie ma, ale który na kartach właśnie deklaracji widać, jak był wtedy liczny, jak był wtedy ważny. Znowu zostawiłam sobie kilkoro dzieci, których nie byłam pewna, na przykład rysi naparstek, czy to było dziecko polskie. Szukałam właśnie na naszych genealogicznych genetyki metryk, czy naparstek pojawia się tam nazwisko i nie pojawiło mi się, więc sugerowałabym, że mogłoby być jednak żydowskie, no ale no nie chcę tutaj być pewna. Proszę zobaczyć na żółto dzieci żydowskie, Haja, Lala, Lodzia, Branda, Goldberg nazwiska i dzieci polskie, Weronika Chłopkówna, Bursztyn Tadeusz, po imionach i nazwiskach bardzo łatwo można to stwierdzić. Co ciekawe, no to takie pytanie, po pierwsze, że bardzo mało wśród tych dzieci jest chłopców. Z czego to wynikało? Okoliczne wsie po prostu częściej posyłały dziewczynki do szkoły niż chłopców, bo mimo, że obowiązek był, no ale umówmy się, że w latach 20. jeszcze tego tak bardzo no dało się obchodzić, po prostu rodzice te dzieci, jeśli posyłali do szkoły, to rzadko, albo nie posyłali wcale, bo chłopak był potrzebny na gospodarstwie, sprawa prosta. A jeśli chodzi o dzieci żydowskie, no to są niemal same dziewczynki, ale w Chęcinach funkcjonowały szkoły wyznaniowe, którym konstytucja marcowa dała pełne prawo, czyli szkolnictwo wyznaniowe, i chłopcy chodzili do hederów, czyli do szkół wyznaniowych żydowskich, a dziewczynki, mimo że w Chęcinach chyba była szkoła też jakaś taka dla dziewcząt żydowska, no ale dziewczynki posyłano do szkoły powszechnej. Stąd te dzieci to głównie żydowskie dziewczynki. Inny przykład, i to taka, a to jeszcze cofnę, to jest z kolei niespodzianka, na jaką na kartach deklaracji możemy znaleźć. Niemal rozczarowanie. Chciałam pokazać jeszcze inny region, a mianowicie województwo autonomiczne śląskie i krewnych mojego dobrego przyjaciela, który również zajmuje się genealogią, jest on, uznaje się za śląskiego Niemca, jest członkiem mniejszości niemieckiej, ale jeden z jego przodków pracował jako Niemiec i był też działaczem mniejszości niemieckiej w województwie śląskim, mieszkał w Tarnowskich Górach. No i gdzieś tam po nazwisku Warzecha, nie jest tutaj żadną tajemnicą, i ja mówię, chodź poszukam, gdzie, w jakiej szkole był. On mówi, tak, był w szkole w Tarnowskich Górach takiej i takiej, znajdę go. No i rzeczywiście znalazłam, jest to, przepraszam, nie podkreśliłam tym razem, ale Warzecha, ojejku, nie Krzysztof, nie Krzysztof Warzecha, Hubert albo Herbert. Przedostatni, Hubert Warzecha, ale to nieistotne, że ten Hubert w tej szkole był i go zlokalizowaliśmy, co jest istotne. No szanowni państwo, urok karty mi się kończy. Wszystkie podpisy jedną ręką, każda klasa inną, to też nauczycielki po prostu chyba wpisały to za te dzieci, te podpisy. I tu równiutko, tak? I właśnie ja do tego kolegi mówię, no to dlaczego to tak jest? On mówi, a bo te dzieci to niemieckie, to one pewnie tylko gotykiem pisać umiały. Ja mówię, albo niemiecki Ordnung musiał być, i ta nauczycielka bała się, żeby te dzieci nie pobazgroliły, nie narobiły kleksów, i zapisała dla nich. No, znaleźliśmy Huberta, chodził do tej szkoły powszechnej w Tarnowskich Górach, ale tak przykro, że sam tego nie podpisał. I tyle. Jakie są jeszcze, no właśnie, inne rozczarowania? Szanowni państwo, to jest 5,5 miliona podpisów. Druga Rzeczpospolita w tym czasie liczyła około, według spisu z 21 roku, 25 milionów, czyli to jest 20% ludności. Dużo, bardzo dużo. Nie mamy takiego dokumentu, gdzie by się tak wszyscy podpisywali, ale z drugiej strony, no 20% to też mało. Szukałam innych wsi, innych moich przodków, którzy wiem, że na pewno do szkoły chodzili, miejscowości na Ukrainie, no ale nie podpisywałam. Przepraszam, nie odnalazłam takich kart i tych miejscowości, nawet z większymi szkołami niż ta jednoklasowa w Zawoniu. Od czego to zależało? Trudno mi powiedzieć. Akcja była bardzo szybko przeprowadzona. Wobec tego, czy ten inspektor szkolny dotarł do każdej szkoły, czy do każdego gimnazjum, do szkół średnich raczej tak, ale do szkół powszechnych, czy dotarł wszędzie? Pewnie nie. To są miesiące wiosenne, może też praca, może był też pewien opór. Znalazłam, już państwu tu nie pokażę, ale klasy na przykład w Reklińcu, też niedaleko, też moi przodkowie tam pochodzą, już pochodzenia ruśnińskiego, czyli ukraińskiego, cała szkoła podpisana cyrylicą. Wszystkie dzieci
ukraińskie czy rusińskie, ruskie, a tam chyba 3 czy 4 podpisy tylko łaciną polskich dzieci. Na to też nauczyciele pozwalają. Zdarzali się też działacze, na przykład żydowscy, którzy podpisywali się swoje nazwiska tym pismem hebrajskim, więc naprawdę smaczków tej deklaracji jest bardzo dużo. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę, ale szanowni państwo, bez wiedzy organizatorów, ale poczuwając się jako organizator, weszłam na stronę internetową właśnie z portalu Polska 26. Pięknie się nazywa Portret Zbiorowy II Rzeczpospolitej, bo dla mnie rzeczywiście takim portretem był. I to jest taka ta najprostsza wyszukiwarka, ale mogę również przejść do strony głównej, którą państwu pokazywałam, ale wracam tam. Czy może ktoś z państwa miałby ochotę zajrzeć i może gdzieś kogoś poszukać? Ja tu mam swojego doradcę, przyjaciela i szwagra Dariusza i wczoraj wieczór spędziłam nad szukaniem Opatowa w województwie kieleckim, co wydawało mi się, że to jest spore miasto powiatowe i powinniśmy bez problemu znaleźć, i tej szkoły w ogóle nie znaleźliśmy, a jego przodek, pradziad, tak, był tam kierownikiem szkoły. Ludzi łatwiej jest znaleźć amerykańskich. Ale po nazwisku? No właśnie nie, ale całej szkoły, więc szkoła to już nie ja, to Dariusz będzie sobie szukał w wolnym czasie na amerykańskiej, tak, tylko ja właśnie nie wiem, czy ona rzeczywiście nie jest płatna, czy ona jest teraz, jest otwarta. No dobra, ale w systemie... Ale niektóre jest postępowane są karty według nas miejscowości. Nas miejscowości. Tam kiedyś szukałem, oczywiście... Jest więcej. Nie wiem, czy jest więcej, ale można spróbować, bo rzeczywiście są jakby inna struktura poszukiwania. Tam jest podział powiatowy. Tak. Tak, aha, jeszcze jedną rzecz, z którą chciałam na koniec powiedzieć. Obiecałam, że w ośrodku Karta, że to powiem. Ta strona się jest ciągle w budowie, ten system się buduje. Nie każdy z nas jest w stanie, i tak się czuję mocno, gdzieś tam na amerykańskich stronach szukać. Oni ciągle potrzebują wolontariuszy. I to jest mój apel też do państwa. Fajna inicjatywa dla szkół, dla klas, w ramach projektów uczniowskich. Nawet znaleźć jakąś miejscowość, z którą, nie wiem, współpracujemy. Jest jakaś współpraca na poziomie gminnym, czasem, nie wiem, kluby seniorów, i po prostu odczytać nazwiska i tamto, po prostu do nich się zgłosić, oni jakiś tam zakres prac zlecą czy zaproponują. No bardzo fajna rzecz, zwłaszcza te klasy szkoły powszechne, gdzie te podpisy są naprawdę łatwo czytelne i proste. Łatwiej odczytać podpis Tadeusza Kisielewicza niż Józefa Piłsudskiego, więc te szkoły powszechne, a tamto ta digitalizacja, to spisywanie jest po prostu to indeksowanie jest najsłabiej posunięte. I jeszcze jeden projekt, a mianowicie obudowanie tego biografiami. To jest to najnowsze, co ośrodek Karta bardzo by chciał. To znaczy, że jeśli mamy nawet 11-letniego Tadeusza Kisielewicza, a za nim idzie jakaś historia życiowa, to nie musi być kardynał Kakowski czy Ignacy Mościcki, żeby stworzyć mu biogram i u nich upublikować. Tak? Więc to jest też szansa dla państwa jako genealogów tych swoich krewnych też gdzieś jeszcze w jakimś systemie, w jakimś, gdzieś ich umieścić na jakimś portalu, żeby po prostu żyli swoim życiem i być może później gdzieś na etapie badań, czy to państwa, czy innym pomagali. Więc polecam jak najbardziej. No ale to co, eksperymentujemy jakąś miejscowość naszą? Nie, niestety nie. No, Sasów już. Kluczbork, niestety nie powiedziałam wstępu. Oczywiście państwa, które przed II wojną światową w 1926 roku znajdowały się na terenie państwa niemieckiego, no niestety nie. Ja pokazywałam mniejszość niemiecką, ale to Tarnowskie Góry. Czyli? Sasów, Ukraina. Dobra, zobaczymy. Nazwisko, spróbujemy po miejscowości. Tych Sasowów, nie wiem, będzie znacznie więcej. O, nie ma. Czyli zadanie. Nie wiem, czy o Ryszy. O. Wiadomo, nie ma, pokazuje Borysze. Warto wiedzieć, czy Oryszew przez O. To niestety nie. Warto też wiedzieć, gdzie się znajdowała szkoła, czasami jaki to był powiat. Nie wiem, może Przykona. Przy? Przykona, PRSL, to Miejskie. Przy? Ko. Jak na złość. O, brawo biją. Dobra, tylko teraz która dobra? Zwykła dobra. Dobra. Przepraszam, że tam z tym indeksowaniem teraz ja mam najpierw się tej gości, żeby zacząć Oni mają różne.
różne pomysły, tak, dają. Co więcej, na przykład są też takie, opracowali specjalne tabele i nawet do budowy właśnie tych biogramów mają takie swoje formularze, w zależności od tego, czym by się pani chciała zająć, to oni tam też udzielają, no właśnie, udostępniają te formularze. Dobra, mamy tak, mieszaną sześcioklasową szkołę powszechną. To jest, aha, Lima, a która to dobra? Mławski, Olkuski, Sanocki, dobra, Szlachecka, Sanocki, Bialski, Lubieskie, Ukraina, Sokalski, a tu już jest Dobraczyn. I na tym się kończy. No. Być może to były szkoły, które się w ogóle też nie podpisywały, tak? Bo jeśli się Małe Zawonie podpisało, a Opatów... A Sękocin? Sękocin. Ale to... A, nie ma. Nie wypuszczę państwa, jak nie znajdziemy. A to w takim razie ja mam genealogiczne szczęście, bo ja bardzo dużo znalazłam. Samo? Samo, ha? Ko. Koro. Koro. Koroświatyn. Jeśli podpowiedziało, no to jak to? Aha, przepraszam. O, rzeczywiście, to ja sobie już tu usiądę. Mamy dwuklasową szkołę, tak? Powiat Buczacki. Mamy Buczacz. Proszę bardzo, mamy kartę. Możemy ją sobie pobrać, możemy ją sobie powiększyć. Kiedy moja siostra została dyrektorem szkoły, wywołałam to zdjęcie i w ramce do jej gabinetu dałam, że właśnie tradycje rodzinne. Pobieramy, tak jest najłatwiej to sobie obejrzeć, bo powiększamy, to wtedy powiększa rzeczywiście i jesteśmy. Szukamy nazwiska? Łużny. Łużny? Jest Maria Łużna. Jest wyżej. Mikołaj. Mikołaj. O, widzę, że Łużnych. I jest Jan Łużny. Mikołaj. Stefan Łużny. No to jak z moim Zawoniem. Rzeczywiście Maria Łużna. Kierownik Józef Braszka. Wagner inspektorem. To jest, a chyba wydaje mi się, że były dwie karty. I jest jeszcze jedna. Proszę, tu już starsze dzieci to się jakoś tak podpisały. No rzeczywiście. Jest i Tomasz. Anna. A nie, to już młodsze dzieci. Agnieszka Łużna, o właśnie. No to są autografy. To dobrze. Tak? No czyli trzy. Szukaj. Ale właśnie Szymanek to miejscowość czy nazwisko? Szymanów. A Szymanów. Dobrze. Szymanów to będzie. No, nie. Jest. Dobra. Gimnazjum Żeńskie. A czegoż, i czy to jest... Czyli szkoła powszechna, chociaż 11-12 po czteroklasowym mogłaby być na początku gimnazjum. Już? Dobra. Żeńskie gimnazjum, dwuklasowa szkoła powszechna, ale to już jest Szymanów, to jest Iłża. A Szymanów który? Ten warszawski. Żeńskie gimnazjum i rzymskie gimnazjum. Chyba, że to Szymanów 2. Gimnazjum i tu już jest Jurzecki, a tam wracam, tak, obok, jeszcze wróć. Oj, Szymanów.
Szymanów 2. To już trzeba trochę popatrzeć na mentalność tamtych czasów. Przypuszczam, że jeśli to dziecko w tej szkole było, no to się... Aha, nie. Nie, bo to była ta pierwsza, najprostsza generalnie z punktu widzenia indeksacja, to jest pisanie po prostu odczytania nazwiska. Jakby gdzieś zerknąć na przykład na te karty, na te tomy związane z uniwersytetem, czy gdzieś te tomy są już tam rzeczywiście po nazwisku i tyle. Choć też to pozostawia wiele do życzenia, bo czasami jest podpis nieczytelny, czasem jest bez imienia. I tu mamy z Szymanowa, a to z tego Kieleckiego. Przepraszam? Ale z tego Szymanowa Kieleckiego? Nie, właśnie Warszawskiego. A to Warszawskiego to mamy tylko... No i teraz tak, tu pozostaje nam zapytać, czy być może nie ma podpisu, bo skoro jest jednej szkoły w danej miejscowości, a z innej nie, no to, to prawdopodobnie... Dobra, szanowni państwo, ja w takim razie bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie polecam, bardzo dziękuję. Na pytanie, jaki tutaj Śrem? Śrem.